Super. I dobry wieczór, Marek Staszko, Akademia Zdrowego Biznesu. Dzisiaj z uśmiechem, ponieważ czas jest taki, że trzeba się uśmiechać, pomimo tego, że jesień idzie, lato poszło sobie w licho. Jestem uśmiechnięty, bo mieliśmy wczoraj prologowe seminarium Akademii Zdrowego Biznesu. Mieliśmy je w Gdyni. Ja gadałem bez przerwy 5 godzin z moimi przerwami. Mieliśmy wspaniałego gościa. Joanna z nami była dzisiaj. Też jest fajny wykład był na temat tego, z kim pracować, z kim nie pracować, na temat rozpoznawania ludzi. Działo się wszystko bardzo dobrze. Odpowiedzi z rynku są jeszcze ciekawsze. Ludzie ze mną rozmawiają, mówią super, że nam o tym, tamtym powiedziałeś. Dałeś nam nadzieję, dałeś nam kierunek. Więc jestem nakręcony, jestem uśmiechnięty, jestem w czapce, jestem dzisiaj inny. Poza tym jest niedziela, jestem niesłużbowo. Temat, o którym dzisiaj mówimy, jest waszym tematem, bo to wy mnie zawsze wrabiacie w tematy. I jest temat pod tytułem Błędy w biznesie. Uwaga! Nie będę mówił z wami o wszystkich błędach. Ja jestem fanatykiem ekologicznego MLM-u, czyli takiego, który zdrowy jest. Różnica między MLM-em a ekologicznym MLM-em jest mniej więcej taka jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym. Ja myślę, że normalne krzesło jest wygodniejsze od krzesła elektrycznego i na pewno bezpieczniejsze. Ekologiczne MLM to jest biznes zbudowany w sposób taki, że ten biznes jest zdrowy, stabilny, nie musicie go co chwila naprawiać i przede wszystkim nie chorujecie w tym biznesie. Ja po konsultacjach, które z wieloma ludźmi mam, widzę ludzi, liderów chorych, bo ciągle jest coś nie tak w biznesie. Coś, to z firmą jest coś nie tak, to z obrotem, to licho, wiesz, czym jeszcze ktoś się z kimś kłóci. My mówimy o ekologicznym MLM-ie i w ekologicznym MLM-ie, tak jak w każdym, w tym zdrowym, są możliwe błędy. Dzisiaj o tych błędach sobie troszeczkę porozmawiamy, przy czym myślę sobie, że opowiem wam o innych błędach niż te, które wam do głowy przychodzą, ale ja jestem po prostu inny, więc pojechaliśmy. Mamy błędy w biznesie, które są albo błędami organicznymi, czyli bardzo dużymi, albo błędami po prostu małymi. Organiczne błędy to są błędy, które jak się wam wgrają w organizm biznesu, to będziecie mieć z tym straszny problem i naprawdę albo stracicie biznes, albo stracicie zapał, albo stracicie czas i pieniądze, a przede wszystkim to jest bez sensu. I przypominam wam podstawowe błędy, za chwileczkę będziemy to dyskutować, absolutnie, podstawowym błędem, podstawowym jest w ogóle nie to, co wy mówicie, typu ktoś nie zrobił listy, ktoś to, tam, ktoś moczy owo. Ja już mówię o sytuacji, kiedy pracujecie, robicie biznes, robicie go być może pół roku, rok, możecie go już 10 lat robić. Chcę, żebyście zdali sobie sprawę, że w biznesie według reguł Roberta Kiyosakiego jest kwadrant dochodu. Jest dochód uzyskiwany z lewej strony i dochód uzyskiwany z prawej strony. Przecież wiecie, w kwadrancie przepływu pieniądza, co on pisze. Lewa strona to jest chodzenie do pracy po prostu. To są albo ludzie pracujący na etatach, albo samozatrudnieni. Ja byłem samozatrudniony wiele lat mając. Najpierw pracowałem na etacie, później otworzyłem własny gabinet. Jedno i drugie jest lewą stroną wykresu. O co chodzi? Chodzi o to, że żeby zarabiać, musisz latać do roboty. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie ma ciebie w pracy, po prostu nie zarabiasz. Jeżeli nie wiesz, z której strony wykresu jesteś, a pracujesz, no to przez tydzień nie pójdź do pracy i zobaczysz, co się wydarzy, tak? Albo cię wyrzucą z roboty, albo to. W każdym razie z lewej strony jest bardzo źle pracować, bo tam cię nie tworzy, to nie prowadzi do osiągania dochodów pasywnych. Dochody pasywne można osiągnąć z prawej strony, według Kiyosakiego, i to jest albo duży biznes systemowy, albo inwestycje dobrze poczynione, kiedy pieniądze wysyłasz do roboty. Jeżeli masz duży biznes, to masz dyrektorów, możesz. Klasycznym biznesem z prawej strony jest biznes, który ma taki pan, który się nazywa ptak. To jest Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych, mający te wszystkie centra handlowe w tej chwili. On zaczynał od tego, że w Tuszynie pod Łodzią miał w polach wydzierżawione łąki jakieś i tam stały namioty. W tych namiotach hurtownicy przywozili swoje produkty, a właściciele sklepów przyjeżdżali, zaopatrywali się. On dostawał procent od tego, że po prostu to dzierżawił. Inwestycja żadna, a procent szedł ciągle, bo to ciągle działało, nie tylko w soboty i niedzielę. Więc teraz już wiecie, jak wielkie to jest. Gościa nie ma, gość genialny biznes robi prawa strona. I teraz uwaga, w biznesie, jeżeli pracujecie, to macie prawą stronę biznesu, prawa strona kwadrantów finansowych, zielone światło i lewa.
Lewa strona, i teraz od razu powiedzmy sobie, to jeżeli siedzicie i planujecie całymi godzinami biznes, rozrysowujecie go na wszystkie strony, a może tak, a może siak, tak? Myślicie, co w ciągu roku będzie, jakieś symulacje robicie, to jest planowanie, to jest lewa strona. Jeżeli czytacie książki, do których zachęcamy, rozwijacie się, podkreślacie, cytaty wypisujecie, rozwój. Zabiera to czas, ale to jest lewa strona. Jeżeli tworzycie listę żmudnie, jeżeli dzwonicie do ludzi umawiając się, jeszcze nie wiadomo, czy spotkanie dojdzie do skutku, czy nie, jeżeli grzebiecie w internecie godzinami, szukając najróżniejszych informacji na temat waszej firmy, konkurencyjnych firm, na temat branży MLM, rokowań, notowań, czytacie komentarze, to jest wszystko lewa strona i tego jest bardzo dużo. Bardzo dużo czasu można spędzać z lewej strony. My natomiast mówimy, w biznesie ekologicznym, że na pracę z lewej strony macie 20% czasu, czyli jeżeli pracujesz 10 godzin tygodniowo w biznesie, to tylko 2 godziny spędzasz z lewej strony, 8 godzin z tych 10, czyli 80% spędzasz z prawej strony. Z prawej strony cokolwiek by wam do głowy nie przyszło, wszystko jedno, co wymyślicie sobie i nie ma znaczenia, co myślicie, bo koń, jaki jest, każdy widzi, z każdej strony może być inny, ale koń jest koniem, prawa strona. To, co jest czystym biznesem i co prowadzi do osiągania dochodów i kiedyś dochodów pasywnych, jeżeli się zduplikuje, to jest to wszystko, co powoduje wzrost biznesu. To nie są przygotowania, tylko to jest akcja, to jest praca, działanie biznesowe, które daje albo, znaczy daje punkty, bo albo daje nowych ludzi robiących zakupy, albo daje klientów, którzy będą robić zakupy. I tu są cztery rzeczy. Kiedy spotykacie się z człowiekiem, czyli sam proces umawiania się to jest lewa strona, ale kiedy się spotkaliście i to jesteście wy, to jest klient, z którym się spotykacie i pokazujecie mu biznes, tłumaczycie mu o co chodzi. Jesteście z prawej strony, pracujecie w biznesie. Pracą w biznesie, Aleksiej Mołtanow to zawsze powtarzał, moją pracą w biznesie jest pokazywanie projektu, pokazywanie planu, robienie prezentacji biznesowej. To jest praca, czyli prezentacja biznesowa. To jest prawa strona. Jeżeli prezentujesz komuś produkty, pokazujesz komuś, to jest, uwaga, lokowanie produktu. Nie pokażę wam, co to jest, ale to jest produkt z mojej firmy. To jest zresztą herbata z mojej firmy. Jeżeli komuś pokazujesz produkty, no to przecież to jest normalne, że pokazujesz po to, żeby zamówienie zebrać, przy czym pokazujesz to albo partnerom w biznesie, żeby zaczęli robić zamówienia, żeby to kupowali, albo klientom, to jest prawa strona. Jeżeli komuś pokazałeś biznes i on się zastanawia, czy będzie coś robić, czy nie, i ty, żeby on bardziej zrozumiał, pożyczasz mu cokolwiek, chociażby pożyczasz mi książkę GoPro Erika Worre, no to nie jest lokowanie produktu, bo ja na tym nie zarobię, aczkolwiek to jest dobra książka. I robisz z nim to drugie spotkanie, kontynuacja, to niektórzy nazywają, to jest praca z prawej strony. I kiedy masz tego człowieka, który wszedł już do biznesu i teraz masz go w biznesie i pracujesz z nim, ale nie na zasadzie, że planujesz z nim, że czytasz z nim książki, robisz z nim listę, czy grzebiecie po internecie, tylko kiedy ty razem z nim siedzisz i razem w dwójkę pokazujecie komuś trzeciemu biznes. To jest praca. Kiedy ty razem z nim robisz dla trzeciej osoby prezentację produktów, to jest praca z prawej strony. Kiedy razem robicie follow-up, czyli kiedy ty go startujesz, pracujesz z nim, ale pracujesz z rynkiem, z klientami, to jest prawa strona. Nic innego nie jest z prawej strony. Czyli podsumując, prawa strona to jest, kiedy pokazujesz komuś biznes, kiedy pokazujesz komuś produkty, kiedy robisz follow-up z człowiekiem i kiedy startujesz nowego partnera, pokazując z nim biznes komuś, pokazując produkty, robiąc z nim follow-up. Koniec, nie ma więcej. I zasada jest taka, że skoro to pcha biznes i owszem, trzeba się przygotować, to na przygotowania poświęcasz 20% czasu. To jest tak jak, nie wiem, idziesz biegać, no to się ubierasz, to przygotowania, zjadłeś owsiankę pół godziny później, czy tam godzinę później, ubierasz się, przygotowania, ale później już lecisz i te przygotowania są krótkie. Zasadą jest to, że na przygotowania 20% poświęcasz, bo to jest lewa strona, musisz to zrobić, ale 20% prawa strona to jest 80%. Zaglądamy ludziom do kalendarza i ci, którzy w kalendarzu mają rozkład dnia, to co robili i mówimy OK, teraz stawiamy literkę P i L, co o zgrozo widzimy, że ludzie większość czasu spędzają z lewej strony. Dużo planują, dużo czytają, dużo się rozwijają, dużo myślą, dużo informacji szukają, no, dużo poświęcają na to, że mają nadzieję, no jakieś dziwne rzeczy robią, przerysowują ten swój biznes,
ale nie działają. Więc największym błędem organicznym, który ja znam, jest pracowanie, bo jeżeli nic nie robi, to to jest oczywisty błąd. No nic nie robi, biznes nie urośnie, ale jeżeli on coś robi, jest zajęty i robi nie to, co trzeba, no to zgodzicie się, że to jest koszmarny błąd, bo ani nie będzie mieć czasu, no bo przecież jest zajęty, tak? Głowę ma nabitą biznesem, ale żadnego dochodu z tego nie ma. Numer jeden błąd, zapamiętajcie, to jest, jeżeli robicie nie to, co trzeba. To są bardzo łatwe rzeczy. Czemu ludzie to robią zamiast tego? No bo tutaj jest problem. Tutaj ludzie głupie pytania wam będą zadawać, będą mieć pretensje, będą mieć zarzuty jakieś. Oni po prostu nie chcą tego robić. A, no to dobra. To już wiecie, podstawowy błąd organiczny to jest, kiedy pracujecie nie z tej strony. Drugi błąd organiczny bardzo ważny, to jest lekceważenie systemu. Przychodzisz do biznesu i w biznesie mówią ci, co powinno się wydarzyć, tak? Mówią ci, zrób listę, ale szybciutko pokaż tą listę sponsorowi, przeanalizujcie ją razem, wymyślcie sposób zapraszania, ocencie najpierw, do kogo zadzwonicie, ocencie poziom ambicji kandydata, żeby to nie była lista tchórza. Jest system, przychodź na Zoomy, przyjeżdżaj na event, rób to tamto, no nie będę wam systemu tłumaczyć i są ludzie, którzy mówią, nie, ja to inaczej zrobię. Jeżeli lekceważysz system, dostaniesz skórę, zwłaszcza, że wszystko się powiela, ty lekceważysz system, twoi ludzie lekceważą system, nic z tego nie będzie, bardzo gigantyczny błąd. Kolejny wielki błąd to jest, kiedy zaglądam u ciebie do kalendarza i to w ogóle masz niezorganizowaną pracę. Ty masz w głowie, że będziesz dużo pracować, ale rozmawiamy w niedzielę, okazuje się, że na poniedziałek nie masz nic kompletnie umówionego, żadnych spotkań. Ani biznesu nie pokazujesz, ani prezentacji biznesowej, ani nikogo nie startujesz. Mało tego, pytam cię, co będzie. Nie, no to ja w poniedziałek rano zadzwonię, bo się wstępnie umawialiśmy. Nie istnieje zasada wstępnego umawiania się, albo jesteś umówiony, albo nie jesteś umówiona, tak? Więc jeżeli ludzie nie organizują sobie pracy, to nic po prostu nie będzie. Jeżeli pracujesz, nie mając planu, co w tym miesiącu ma się wydarzyć i celu, po jakie licho to ma się wydarzyć, to też nic nie będzie. I kolejna historia, która jest bardzo wielkim błędem, to jest brak nawigacji i to chcę wam pokazać i zaczynamy dyskutować. Wiecie, o co chodzi z brakiem nawigacji? Jeżeli statek płynie z punktu A do punktu B, to jest punkt A, to jest punkt B. I statek ma się przedostać. Zdajecie sobie sprawę, szczególnie że żaglowce kiedyś, że się nigdy nie płynęło prosto, tylko się płynęło, bo to zależało od wiatru. W ogóle warunki były najróżniejsze, atmosferyczne. I płynie się w jakiś sposób. I to, co zawsze robiono, to w dalszym ciągu, tylko że teraz automaty już to robią, to ustala się bardzo precyzyjnie pozycję statku, pozycję pojazdu. Dokładnie to samo robi wam nawigacja w samochodzie, kiedy cel wbijecie. Ustala wam cały czas i widzicie, jesteś w tym miejscu, na takiej ulicy, pokazuje ci, gdzie jesteś i teraz ty masz się dostać z tego miejsca to i on ci wyznacza trasę. I teraz jeżeli cię liczy i mówi ci, masz jeszcze tyle kilometrów, ale jeżeli gdzieś zboczysz, to on ci natychmiast alternatywne przeliczenie robi i mówi, aha, zboczyłeś z trasy, ale tu zawróć. O to chodzi z nawigacją, to jest cały czas, bez względu na to, co się wydarzyło, to ustawianie cię w kierunku na cel. Taką nawigacją są konsultacje. Masz założony cel, który masz osiągnąć roczny, rozdzielony to jest na cele miesięczne i masz w ciągu miesiąca jakiś cel ustalony, dołożyć klientów, dodać dwie umowy, ustawić jedną osobę kluczową, więcej zabrać na najbliższy event, nie 3 osoby, a 15 osób na przykład. Jest cel i ty to mierzysz bez przerwy i to wygląda dokładnie tak, że jedziesz z tego miejsca w to miejsce w biznesie, a to jest dzisiaj. Czyli my dzisiaj mamy, który 25 dzień września i jest jakiś cel na koniec września założony i ty nie możesz dzień przed końcem miesiąca patrzeć, gdzie jesteś, ty tutaj po kolei każdego dnia patrzysz, gdzie jesteś, czy zbliżasz się w tą stronę, a być może masz jakieś zwroty produktów, ludzie ci się powycofywali z biznesu i w ogóle w inną stronę idziesz albo po prostu stoisz w miejscu, a czas tylko mija. To trzeba określać. Ludzie nienawidzą konsultacji. Ludzie, kiedy chcemy ich konsultować, czują się indoktrynowani, inwigilowani, sprawdzani, szpiegowani. Nazwijcie to sobie jakkolwiek chcecie, ale ludzie tego nie lubią. A ja ci tu mówię, że jeżeli chcesz mieć zdrowy, ekologiczny biznes, to jeżeli
nie będziesz sprawdzać, w którym miejscu jesteś, nawet jeżeli masz cele jakieś, ale nie będziesz sprawdzać, w którym miejscu jesteś, to dojdziesz, ale na 100% nie tam, gdzie trzeba. I jeszcze cofnę się na momencik. Jeżeli nie masz celu, pracujesz nie mając celu, to powiem Ci tak, praca bez celu precyzyjnego i praca, która ma cel jakiś, wiesz, co ma się dziać, różni się tylko jedną rzeczą. Rezultatem, który osiągasz. Jeżeli nie masz celu, osiągasz byle jaki rezultat i wcale nie musisz być zadowolony. Jeżeli masz cel, osiągasz bardzo dobry rezultat, bo się zmierzasz. Bo jesteś nastawiony na określone ruchy, tak, na określone działania. O to w tym wszystkim chodzi. Więc podsumowując, masz pracować z prawej strony, jeżeli to ma być zdrowy biznes, tak? Jeżeli pracujesz z lewej strony, gigantyczny błąd i kolejne błędy, które są gigantycznymi błędami, kiedy nie używasz systemu, myślisz, jesteś sam systemem, bzdura jakaś potworna, nie organizujesz sobie pracy, jakoś tam będzie, sama się praca zorganizuje, co jest totalną bzdurą, nie masz planu celu, nie masz nawigacji, czyli nie konsultujesz. I teraz robimy jedną historię wyłącznie. Was odmutowuję. Wycisz wszystkich. Zezwol. Tak. I teraz, moi mili Państwo, pożałsta, pokazujemy się sobie wszyscy. Niech ktoś się odezwie. Podobno możecie rozmawiać. Adam, powiedz coś. Piotr Mazowie. Piotr. Dobry wieczór. Coś tak dzisiaj mamy. Witamy Cię, Piotrze, bardzo pięknie. Cześć, cześć. Słuchajcie, powiedzcie mi jedną historię na temat tego, co do tej pory. Czy wy, mnie interesuje coś takiego, czy wy pracując w biznesie tak naprawdę poważnie podchodzicie do tego, co ja wam dzisiaj powiedziałem, czy też przypadkiem czasami nawykowo pracujecie, bo trzeba pracować. Ja przyznaję się, mi się zdarza wielokrotnie pracować nawykowo. No bo trzeba coś zrobić. I zamiewasz takie momenty, że coś robisz, bo jesteś w trybie, robisz, zatrybiłaś, jak niektórzy mówią, i zasuwasz, i działasz. Odwrócił się, proszę, powiedz nam coś. Tak jest, jest. To znaczy tak jest. Ja na samym początku to faktycznie zauważyłam, że nie mam efektów. Później zastanawiałam się, czym to jest spowodowane, bo faktycznie dużo czytałam, dużo się uczyłam i później dopiero zrozumiałam, że nie polega to właśnie na czytanie jest potrzebne, nauka i rozwój cały czas są potrzebne, ale właśnie te 20-80, żeby nie przekraczać właśnie tych procentów, że to jest bardzo ważne, te follow-upy, ten plan. Ja bez planu po prostu się gubię, ja muszę mieć określony plan na każdy dzień. Jeżeli go nie mam, to ja po prostu nawet przeoczę bardzo wiele rzeczy. Ja kompletnie cały dzień mam zaplanowane, tak więc to follow-upy, tak, rozmowy, pokazywanie właśnie, prezentacji jak najbardziej. To jest dla mnie bardzo ważne. To jest bardzo ważna historia. Do Piotra za chwileczkę się odezwiemy, ale ponieważ Joanna jedzie, a Utem... Asiu, czy ty możesz rozmawiać? Do której mówisz? Tak. Do Joanny Piasek, która autem śmiga właśnie. Tak, tak. Ja... My dzisiaj nie dalej jak 3 godziny temu czy 4 rozmawialiśmy. Powiedz mi, Asiu, czy ty miewałaś takie sytuacje, że zasuwasz? Ale gdyby w tym momencie ktoś cię zapytał bardzo precyzyjnie, co ty w tym momencie dokładnie tworzysz, no to byś powiedziała, no buduję biznes. No ale tak precyzyjnie, gdyby cię ktoś pociągnął, to były takie sytuacje, kiedy byś nie potrafiła powiedzieć, co ty precyzyjnie w tym momencie budujesz? Oczywiście. Myślę, że no, na początku każdy ma coś takiego, bo biznes sieciowy jest bardzo charakterystycznym biznesem, no bo jak już wiemy, no dobrą wiadomością jest to, że nie mamy szefa nad sobą i złą wiadomością też jest to, że szefa nie mamy nad sobą, tak? Więc trzeba to sobie wszystko poukładać. A że ja byłam takim wolnym duchem, wręcz chaosem i bardzo ceniłam sobie wolny czas, taką wolność, tak miałam totalną rozjebundę tak zwaną. I dopóki nie ułożyłam sobie planu dnia, dopóki nie wdrożyłam kalendarza, swojego też systemu jakby pracy z osobami, z liderami, no nie szło. Co mam powiedzieć? Stałam w miejscu. Czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli po pierwsze nie wiemy, co mamy zbudować, po drugie, robiąc coś, cokolwiek by to nie było, dzwoniąc do człowieka, spotykając się z człowiekiem, czytając książkę, słuchajcie, czy to może się przełożyć na czytanie książek? Ja kiedyś odkryłem jedną rzecz, że jeżeli ja czytam książkę, jakąkolwiek, chociażby Erika Worre, którego rzadko czytam, ale czytam go czasami,
a nie czytam Erika Worre z jednego powodu, bo ja mam taką książkę. I ona jest łatwiejsza do czytania. Nie? Ale żebyście zdali sobie sprawę, że to jest pierwowzór tej książki. Bo to jest rozpiska jazdy z 21, 20-letnia, to Erik Worre jeszcze w biznesie w ogóle nie był i tak naprawdę cały system na tym jest oparty, więc ja jako leniuszek tego używam, ale ja czytam czy Erika, czy tą książkę nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, mówisz, no ciekawa historia, ja czytam, żeby uzyskać odpowiedź na pytanie, które mam w tej chwili w biznesie. Na przykład mam problemy ze startowaniem ludzi. Mam problemy z cholerykami, mam problemy, mam pełno młodych ludzi w biznesie i ich nie rozumiem. Ja szukam odpowiedzi, rozumiecie? Diagnozę sobie postawiłem, że czegoś nie mam i szukam lekarstwa. I jeżeli ludzie czytają, żeby czytać jedną, drugą, trzecią, piątą, pełno tych książek czytają. Ja mam w biznesie takich ludzi, którzy przeczytali setki książek i biznesu nie licho nie zbudowali, a mam ludzi, którzy czytają 4-5 książek. Bob Andrews pokazywał nam kiedyś, Bob Andrews jest gigantem biznesu, swoje myśli i bogacz się Napoleona Hill iluś letnie i mówi, zobaczcie, ono jest zapłakane wręcz, te plamy to są takie, że znalazłem odpowiedź na błąd, który robiłem, płakałem nad tą książką wiele razy. Popatrzcie, jaka pokapana, tu mi się kawa wylała, tu mi się herbata, tu jest po bazgramu, tu coś przyklejone. To o to w tym wszystkim chodzi. Czyli ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli robicie coś, precyzyjnie zdając sobie sprawę z tego, po co to robicie, precyzyjnie i co chwila zastanawiając się nad sobą, mówiąc zaraz, czy to, co ja robię, to jest to, co ja mam robić, to wszystko wygląda inaczej. My nie możemy tego robić, po prostu robimy. I ponieważ dzisiaj mamy Piotra Bogulickiego, parę osób w Polsce wie, kto to jest. Piotr ma bardzo duży biznes. Piotr jest w ogóle bardzo ciekawym człowiekiem, znanym publicznie nie tylko z biznesu, ale również z innych miejsc, chociażby z mediów. I fajnie prowadzi swoich biedrów. Piotrze, czy mógłbyś jakieś słowo nam wrzucić na temat tego, o czym teraz mówiliśmy? Cześć wszystkim. Wiesz co, ja robię coś takiego, że jednym z podstawowych elementów jest właśnie system, o którym mówisz, natomiast też układanie kalendarza w taki sposób, żeby na każdy tydzień były kalendarze ułożone i żeby w każdym bloku były tak naprawdę nazwiska, albo follow-upowe, albo tych, do których będę się odzywał, albo spotkania, co oczywiste. Więc to jest coś, co jest, można powiedzieć, najpierw na cały miesiąc, potem na każdy tydzień, no i potem jest realizacja tego w ciągu tygodnia, więc to jest też fajny mechanizm do tego, żeby trochę tą prokrastynację, którą mamy, odsunąć na bok. Tak, prokrastynacja to jest po prostu straszna zaraza, która niestety wszystkich prześladuje. Wiecie, prokrastynacja jest bardzo wygodna, prawda? Prokrastynacja jest jak ciasteczka, których nie powinniśmy jeść, ale one takie ładne są, takie smaczne. Jeszcze obok ktoś wpiernicza ciasteczka i nas zaraża tym. A powiedz mi, Piotrze, czy jeżeli masz ludzi naokoło siebie, którzy, jeżeli ich konsultujesz, bo idę o zakład, że masz ludzi, którzy są właśnie gdzieś pomiędzy punktem a punktem B, coś robią, ale co robią, to niespecjalnie wiadomo i niespecjalnie wiadomo, jak blisko celu są. Czy ty masz jakiś pomysł, jak wyciągać z nich, jak ich właściwie ustawiać w tej drodze? Bo zobaczcie, co dzieje się. Bardzo często ja mam takich ludzi, którzy gdzieś zadziewają, gdzie są w programie ochrony świadków, nie dzwonią, nie piszą. Ja do nich dzwonię i oni mówią, wiesz co, jak coś się będzie dziać, to zadzwonię. Nic się nie zmieniło, to nie dzwonię. Nie rozumiejąc, że kiedy nic się nie zmieniło, to im się nic nie, to im się źle wydaje, bo jeżeli drugiego dnia miesiąca nic się nie zmieniło i 12 dnia miesiąca oni są w tym samym miejscu, to im się wydaje, że nic się nie zmieniło. Zmieniło się. 10 dni przeleciało. To się zmieniło. Powiedz mi, czy masz jakiś pomysł, taki swój sprawdzony, jak rozmawiać z ludźmi, którzy po prostu coś robią i licho wie co? Nie wiadomo, a potem oczywiście jest koniec miesiąca, mówią, no nie wyszło. Wiesz co, jakby pierwsza rzecz to jest taka, że mam codzienny kontakt ze wszystkimi swoimi bezpośrednimi i to jest element systemu. Znaczy codziennie mam albo Zoom, albo telefon z każdym między tam 5 a 15 minut. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia liczb. Znaczy jeżeli ktoś nie zna liczb swojego biznesu, to go w ogóle nie zna, więc też siadamy nad tym, żeby zobaczyć, jakie mamy liczby. No i też bardzo dużo używam narzędzia fujekolowego, więc widzę, że jeżeli ktoś ze mną nie robi fujekoli, no to automatycznie wiem, że to się mu ci nie dzieje, więc natychmiast się, że tak powiem, melduję, żeby po prostu rozmawiać. Rozmawiać i zobaczyć, gdzie jesteśmy, usiąść, wrócić do początku, czyli wrócić do listy, ustawić konkretne osoby, konkretne spotkania, fujekole i tak dalej, więc to jest to, co ja robię z moimi ludźmi.
Super. I działa to, oczywiście rozumiem, że nie działa to z każdym człowiekiem, bo nie ma systemu, który by zadziałał dla każdego, ale działa to z wystarczającą ilością ludzi. Joanno, która nie jedzie samochodem, tylko siedzi w tej chwili w domu. Czy ty masz jakiś pomysł, czy ty jest coś takiego, co robisz w tym momencie, to co dotyczy tego typu, że ty przecież coachujesz bardzo dużo osób i oni nie zawsze są na kursie, nie? To znaczy, to takich jest kilka tematów. Jeden temat to jest taki, żeby dobrze poustawiać, co trzeba zrobić. Taki guru, że tak powiem, biznesu, też trudnego akurat z ubezpieczeń, napisał kiedyś taką książkę, Frank Bettger, pewnie znany wam też. Tak, przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Tak jest. I on tam podaje trzy pierwsze reguły biznesu, sukcesu w biznesie. Pierwszy to jest zachować entuzjazm i to jest niesamowicie ważne. Drugi to jest zaplanować, a trzeci to jest zrobić to, co zaplanowane. No i tyle, więcej właściwie nic nie trzeba robić. Jeżeli ktoś teraz nabierze nawyku robienia właściwych czynności we właściwy czas, to w ogóle we właściwy sposób też, to nie ma w ogóle znaczenia, że on to robi już później nawykowo. To po prostu najtrudniejsze są pierwsze tygodnie, żeby nabrać tego nawyku robienia właściwych rzeczy, tak? A pierwsze w ogóle to jest to, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić i dobrze to w czasie rozplanować. No i to jest właściwie taka cała tajemnica tego i prokrastynacji, i tego, co nam się chce, czy co nam się nie chce, czyli po prostu pilnowanie kalendarza, to co właśnie mówisz. Jasiu, a powiedz mi jeszcze jedną historię. Czy to działa tak, że my wprowadzając człowieka do biznesu, czy tak jak ty prowadzisz, coachujesz ludzi, czy ty masz nadzieję, że on nabierze tego nawyku, czy ty tym na początku pomagasz mu, jesteś przy nim, żeby on ileś razy zrobił właściwe rzeczy, no bo wtedy jest szansa, że nabierze tego nawyku, tak? Bo widzisz, to co dzieje się, co ja widzę i co chciałbym, żeby tutaj zabrzmiało, wybrzmiało dobrze, to kiedy pojawiało, to jestem ja, to są nowi ludzie w biznesie i jeżeli ja tym ludziom nie poświęcę odpowiedniej ilości czasu, oczywiście właściwym ludziom, bo jeżeli oni czego nie chcą, to nie ma sensu w ogóle im czasu poświęcać, ale jeżeli ja przegapię to, że z nimi nie popracuję na początku i nie upewnię się, że oni wiedzą, co jest właściwe, tylko będę oczekiwał, że oni będą robić właściwe rzeczy, to jest mała szansa, żeby to zadziałało. No oczywiście, że tak. Czyli jakby to, o czym cały czas rozmawiamy, że najpierw trzeba znać dobrze strategię tego, co trzeba zrobić, a przy nowym człowieku wdrożenie. I ja też zawsze jak najczęściej coachingi czy mentoringi się zaczynają od ustalenia rzeczy, które trzeba zrobić, a potem rozmieszczenia tego w czasie. I ja pracuję w takim też poważnym biznesie, zorganizowanym w takim sensie, no to pierwsze tygodnie pracy to często jest wysyłanie kalendarza, że ja patrzę, czy tam wszystko jest, co powinno być i czy dobry czas jest zaplanowany, tak? Jeżeli pracuję w biznesie sprzedażowym i mam na przykład takich menedżerów, po prostu ich trzeba uczyć i to wcale nie jest proste, bo czasem się okazuje, że 2-3 tygodnie muszą mi przysyłać ten kalendarz, zanim się nauczą dobrze planować. Czyli ty chcesz, żeby to, co Piotr mówił, że rozpoczyna miesiąc, mając zaplanowane wszystko to, co jest właśnie z prawej strony, te ważne rzeczy, telefony do ważnych ludzi, że tam jest miejsce na prezentacje biznesowe, na follow-upy, to jest wszystko poplanowane, to ty sprawdzasz, czy ludzie, których uczą, na pewno to mają zrobione. No tak, bo to naprawdę jest nie do wiary, że wiele osób ma problem z tym, żeby przekształcić to, co powinni zrobić w czynności i dać właściwy czas dla tych czynności, właściwe miejsce. Tak naprawdę to oni parę czynności każdy musi wykonać. Czy my możemy założyć takie twierdzenie sobie, że ludzie, których nie wystartujemy prawidłowo, to nawet jeżeli chcą coś robić, to robią to w sposób dosyć chaotyczny, nonszalancki, albo inaczej mówiąc, optymistyczno-chaotyczny i nawet coś działają, tylko że po tym im niewiele wychodzi, a kiedy im niewiele wychodzi, no to oni w dołki po prostu wpadają, tak? To wiesz co, na pewno osoby, które nie miały do czynienia z biznesem, z korporacjami, z życiem, z planem, to na pewno, to na 100%. Natomiast te osoby, które kiedykolwiek, gdziekolwiek pracowały na planie, na targetach i które potrafią sobie zaplanować kalendarz, to no i podejrzewam, że sobie poradzą. Jeżeli będą tylko wiedziały, co mają robić, to one się zorganizują. Piotrze, pytanie jeszcze do ciebie. Czy zgodzisz się z tym, i interesuje mnie ten punkt widzenia, to tam prawdopodobnie jest parę innych jeszcze rzeczy, ale skoro my wiemy, że
praca nie z tej strony jest błędem, tak? Lekceważenie systemu, które się notorycznie wydarza. Ludzie są wielepami, tak? Oni wiedzą lepiej, są niezorganizowani i tak dalej. Że my nie możemy pracować za ludzi, ale jako lider, jeżeli wprowadzam ludzi, to dobrze jest, jeżeli ja opanuję pewną kompetencję, mianowicie taką, że w jakiś sposób te rzeczy, te wszystkie włożę im przynajmniej do głowy i przez jakiś czas popilnują, czy to robią. Tak, znaczy wiesz co, ja mam akurat system, który działa przez 90 dni z założenia, który prowadzi człowieka za rękę po to, żeby się nauczył podstawowych rzeczy i się usamodzielnił. Znaczy usamodzielnił w tym sensie, żeby potrafił zrobić swoje kola i żeby mógł prowadzić ludzi. Więc jak najbardziej się zgadzam z tym, że naszym zadaniem jest to, żeby tak naprawdę dać ludziom fundament. Oni potem zbudują na tym jakąś konstrukcję, każda konstrukcja będzie trochę inna, natomiast fundament powinien mieć dokładnie ten sam. Absolutnie. I to jest to, o czym mówiliśmy ostatnio i cały czas się kręcimy koło fundamentów. Zresztą to cały ten cykl naszych rozmów się fundamenty nazywa, tak? Fundament, wiecie, jeżeli to, ja to bez przerwy powtarzam, w 92 roku, w 2000 roku, w 2010, w 2022 warunki zewnętrzne są całkowicie inne, technologie są całkowicie inne, biznes się buduje troszeczkę inaczej, technologicznie, szybciej, na większą skalę, większej ilości krajów, ale fundament został ten sam. Fundament zawsze zostaje ten sam i no po prostu tak jest. Okej, idziemy w następne obrazki. To są te błędy duże. Pamiętajcie, że jest też cała kupa małych błędów. Te duże, które wam pokazałem, ja je nazywam dlatego organiczne, bo one po prostu zabiją wam ludzi. Jeżeli ludzie będą to robić, nie mają żadnej szansy na przetrwanie, przy czym wystarczy, oni nie muszą wszystkich zrobić, wystarczy, że oni z uporem maniaka to złamią, będą 80% się uczyć, a 20% pracować, ten biznes nie ma szansy na wystartowanie, ponieważ jest określona liczba spotkań, które trzeba odbębnić, na to jest statystyka nałożona i poniżej tej liczby to nie zadziała. I ja to widziałem wielokrotnie. Więc to są duże błędy, ale przecież to moje ulubione powiedzenie, jeżeli gdzieś zabłądzicie w jakichś tropikalnych lasach, to możecie zginąć, mogą was zwierzęta tam żyjące załatwić, może was zeżreć jakiś jaguar, jeden was załatwi, jeden wielki błąd, ale jeżeli was parę milionów mrówek opadnie, to te małe mrówki też na was załatwią, pomimo że jedna mrówka nic by nie zrobiła. I tak jest z błędami. O ile zrobienie jednego, uporczywe robienie dużego błędu, tak, lekceważenie systemu, rozwali człowieka, to jest jeszcze cała kupa małych błędów, przy czym te małe, pojedyncze, one są takie mało groźne na dobrą sprawę, ale jeżeli ich się robi kilka, to one równie skutecznie rozpierniczą biznes, więc popatrzcie, zwracajmy uwagę i na jedne, i na drugie, natomiast kiedy prowadzimy ludzi, zaczynajmy od tego, że chcemy, żeby te ważne, żeby te pryncypia na pewno były przestrzegane, fundamenty. A teraz te wszystkie takie małe historyjki to są takie. Przychodzi wam człowiek do biznesu i wiecie, co jest Zosią Samosią. Ja mam od cholery takich ludzi. Ja ich nazywam Zosia Samosia. Zosia Samosia to jest taka mała panienka. Gdzieś się spieszycie do roboty, wychodzicie z własną córeczką i ona, wiecie, że butów nie umie zawiązywać, chce jej zawiązać buty, ona krzyczy, nie, ja siama i się buntuje. I coś tam jeszcze siama i to zabiera kupę czasu i licho wie, jak to robi teraz. No, kochacie to dziecko, jak zrobicie co innego, to zacznie płakać. Z tym są pewne problemy. I idę o zakład, że macie ludzi w biznesie, którzy przychodzą i mówią, ja miałem biznes ślusarski, ja jestem lekarzem stomatologiem, ja to jestem wykładowcą gdzieś tam na jakimś uniwerku, ja to tamto owo, ja wiem lepiej, my ich czasami wielepy nazywamy, wiedzą lepiej, ale mają swoje własne pomysły i wiecie co, te własne pomysły również bardzo często są związane z tym, że oni mają dosyć wysokie ego. I to ego zakłada, że oni po prostu, no co, oni sobie nie poradzą. My im czasami mówimy, wiesz, że to, że ty masz 5 firm jakichś i jesteś tam duży, jesteś prezesem jakiejś korporacji, wcale nie znaczy, że ty sobie tutaj poradzisz, bo to jest troszeczkę inne. Jeżeli ty jesteś dobrym pływakiem, to nie znaczy, że ty za chwileczkę z łuku będziesz dobrze strzelać, bo być może tak, być może nie, czy tam z jakiegoś pistoletu do celu, tak? To wcale bycie dobrym poza MLM-em nie znaczy wcale, że będziesz dobrym w MLM-ie i ten koncept Zosi Samosi jest taki, że oni najczęściej sobie krzywdę robią. Przy czym to są bardzo łatwe do naprawienia rzeczy, bo tu wcale nie trzeba tak bardzo z nimi walczyć.
Jesteś zmutowany, Majku. Próbuję. Jestem teraz, słyszycie mnie? Tak. Nie, już jakieś rzeczy dziwne, mówi się trudno. Ja muszę teraz przesunąć to. Jak mam to przesunąć? To idzie tak. Teraz jesteście po środku. No. Okej. Okay. I jeszcze tutaj chcę was troszeczkę, o, za chwileczkę was wyciągnę. Więc to jest pierwsza historia Zosia Samosia. Drugi nieduży błąd, który jest do naprawienia i nie jest błędem śmiertelnym, bo ja kiedyś tego nie robiłem, a i tak biznes działa, teraz wiemy, że tego nie powinno się robić, to pamiętajcie o jednej rzeczy, nie zapominajcie, że jeżeli macie nowego człowieka, jak go zawsze gwiazdką oznaczam, to ten nowy człowiek tak naprawdę termin przydatności do współpracy to ma jakieś 2 tygodnie. Jeżeli w ciągu tych 2 tygodni on nie odniesie jakiegoś sukcesu, przy czym nie dzielimy sukcesów na duże i małe, niech mu się 2-3 klientów pokaże, niech on 100 zarobi, niech on partnera znajdzie. Coś, co jest sukcesem, gdzie możemy go poklepać po plecach, powiedzieć, zobacz, mówiłem ci, że to zadziała, łapiemy go na tym sukcesie, to jeżeli w ciągu tych 2 tygodni nie zaczyna się nic dziać, jakichś pieniędzy nie zarobi, to on gdzieś zaczyna nam i za ty podnosić rękę, chcesz coś powiedzieć? Już? Tak, slajdów nie ma. Jak nie ma slajdów? Ja tylko. No nie ma. Dobra, robię was dużych. Co tu się narobiło? Już w momencie udostępniamy ekran, a ja mam te slajdy, a wy ich nie macie. Super. Mamy? Jasna historia. To jakieś cyrki dzisiaj są. No nic nie. Niedziela. W niedzielę się nie powinno biznesu robić. Dzień święty marnujemy, że pracujemy. Okej. Okay. Więc posłuchajcie. To jest błąd i tego mamy ludzi uczyć, bo im będą wymiękać ludzie. Wiecie, oni mają 2 problemy, ci ludzie. Pierwszy problem to mają to uczucie niepewności, nie rozumieją biznesu, więc chcemy, żeby cokolwiek się wydarzyło, ale mają jeszcze drugi, to jest otoczenie, w którym są. Przecież zdajemy sobie sprawę, że otoczenie będzie ich ściągać. A, dałeś ogłupić, mówiłem ci, że nic z tego nie będzie, więc... My musimy być szybsi niż czas, a tak naprawdę musimy być szybsi niż te głupie myśli, które człowiek w głowie ma. My musimy to wygasić, a możemy to wygasić tylko jedną rzeczą, sukcesem, i to jego sukcesem jakimkolwiek małym. I tak naprawdę pomiędzy 2 tygodnie a 1 miesiąc, jeżeli tutaj nie wydarzy się coś fajnego, to możemy liczyć na to, że straciliśmy tego człowieka. A przynajmniej będzie nam strasznie trudno go podnieść. Mało tego, on będzie dla nas taką totalnie niepotrzebną reklamą, bo pojawił się jeden, pojawił się drugi i nic się nie dzieje. Ale to jest jeszcze błąd, który bardzo łatwo się naprawia, bo on nie ma nic wspólnego z ego. Ludzie się tego błyskawicznie uczą. O wiele, tak jak już mówiłem, jest jeszcze jeden taki bardzo śmieszny błąd. Nonszalancja, jutro coś zrobię, pojutrze coś zrobię, ty mnie nie poganiaj, wiesz, ty nie rozumiesz, dziecko do szkoły, babcia przyjechała, kot się okocił i tak dalej. I lekceważymy czas i on płynie, i płynie, i płynie, i dzieje się jedna rzecz, człowiek zaczyna obrastać w nawyk nieodnoszenia sukcesu w biznesie, on się przyzwyczaja do tego i jest ekspertem w nieodnoszeniu sukcesu. To troszeczkę działa tak jak nabieranie wagi. Kiedy jemy nie to, co trzeba, nie w takich ilościach, jak trzeba, zaczynamy wagę łapać, znaczy zaczynamy nabierać kilogramów i my ich nie nabieramy w ciągu godziny, w ciągu jednego dnia. One gdzieś tam powoli się zbierają, powoli nagle minęło pół roku i patrzymy, w jakieś dżinsy się nie mieścimy. To są małe błędy, których też powinniśmy pilnować, ale teraz wam powiem o jednej szalonej rzeczy. I to jest coś, w co ja wierzę. Czyli mamy duże błędy, jeżeli zrobicie jeden duży, a jest jeszcze jedna rzecz. Boże broń, uczcie tego swoich ludzi, Boże broń robić duże błędy publicznie. Czyli tak, żeby inni to widzieli, tak? Czyli zlekceważyć system, pracować cały czas, uczyć się, biznesu nie pokazywać. Wszyscy to widzą. Ktoś siedzi, ma jakiś pokoju, zaraza. Duże błędy, jeżeli już robicie, to trzeba gdzieś, żeby nikt nie widział. Małe błędy to z tych małych my się wszyscy słyszymy, ale jest jeszcze jeden błąd, który jest błędem szokującym. Ktoś strasznie hałasuje. No gdzieś coś słychać, tak, mówi się trudno. Jest jeszcze jeden błąd, który jest błędem dla mnie oczywistym, dla większości ludzi jest to kompletnie nieoczywisty błąd i chciałbym, jeżeli chcecie cokolwiek zrobić, jeżeli chcemy tak jak zwykle jakieś relacje robić, to ja mam do was prośbę. Wrzućcie w relacje to, co wam teraz pokażę. Największym błędem jest uczenie się na własnych błędach.
Nic głupszego w życiu nie można zrobić, a już na pewno w MLM-ie, niż uczyć się na własnych błędach. Ile razy ja widziałem, jak ktoś mi mówił, nie mów, nie mam jak to zrobić, najwyżej, jeżeli to będzie błąd, to wiem, że to jest błąd, to już nie powtórzę. 2-3 błędy, już nie powtórzę, już go nie ma. Rozumiecie? Największe, takie robienie błędów, i ta nauka jest jak bezdech senny. Ten bezdech senny zabija. Bezczynność albo robienie błędów też potrafi zabić, więc to jest największy błąd. I ludzie w takim razie mówią, to jest też bardzo śmieszna historia, mówią i tak, nie będziemy się uczyć na własnych błędach, przecież możemy się uczyć na błędach innych ludzi. Słyszeliście, i to jest mądra historia w życiu. Ale w MLM-ie to jest także głupi tekst. Po jakie licho macie się uczyć na błędach innych ludzi, jeżeli możecie pójść na największy z możliwych skrótów i uczyć się na sukcesach innych ludzi? Jeżeli ktoś gdzieś do innego miasta pojechał, tak, i wiecie, że nic mu nie wyszło, bo nie przygotował tego, już nie jedziecie do żadnego innego miasta. Lipa, wy poszukajcie kogoś, kto pojechał do innego miasta i natychmiast tam wygrał. I sprawdźcie, co on zrobił. Nie słuchajcie tego, co nie działa, co jest błędem. Nie macie na to miejsca w głowie, w ogóle. Zwłaszcza, że to i tak wchodzi w waszą podświadomość i kiedy śpicie, to podświadomość wyciąga te wszystkie negatywne rzeczy. Nie jesteście w stanie tego skontrolować. Więc patrzcie, jaka informacja wchodzi i uczcie się tylko i wyłącznie na śladach ludzi, którzy sukcesy odnieśli. Co zrobiłeś? Co zadziałało? To zadziałało, to zadziałało, to zadziałało. Nie interesuje mnie, co nie działało w jego przypadku. Mnie interesuje, co działało. Czemu? Bo jeżeli ktoś idzie do sukcesu, pamiętajcie, że droga do sukcesu zostawia ślady. On jak przez pole minowe idzie. I drugi ma iść po tych samych śladach, potem trzeci, potem czwarty, potem piąty. Jak cała grupa idzie po śladach, to jakąś ścieżkę wydepczą w końcu, a potem drogę całą wydepczą, a potem macie z tego autostradę do sukcesu. Ja taką książkę napiszę, autostrada do sukcesu, ale największym błędem jest uczenie się na własnych błędach, a największą rozsądną rzeczą życiowo jest uczenie się na dobrych krokach ludzi sukcesu. Przecież Napoleon Hill nie pisze o błędach, tylko pisze o właściwych krokach, nie? Carnegie pisze o właściwych krokach. Nie pisze o tym, jak mamy obrażać ludzi. On nie napisał książki, jak nie obrażać ludzi. On napisał książkę, jak zjednać sobie ludzi. Teraz to trzeba przetransferować w ten biznes i to jest to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, co jest właśnie gigantycznym błędem i chciałbym, żebyście mi powiedzieli jedną rzecz, czy zgadzacie się z tą teorią. I teraz muszę zrobić tak, żeby was było dużo. Jak ja mam to zrobić? Tak jakoś? W ogóle nic nie rozumiem ja teraz. No okej. Okay. Palicho. Nie widzę was. Jest was dużo, a ja dzisiaj jakieś bardzo przedziwne rzeczy widzę. 3 czy 4 osoby. Iza, co ty sądzisz o tym, co ja powiedziałam na koniec? Wiesz co, tutaj poczekaj Marek, bo tutaj powinieneś mieć udostępnij ekran. Może gdzieś stop udostępniania ekranu, jeżeli o to chodzi. To wtedy będziesz widział wszystkich. O. Wiecie, jak ja jestem rozkojarzony, a wczoraj tak sobie w skórę dałem tymi występami. Ja przyjechałem wczoraj do domu w 8:00. Dzisiaj też parę spotkań, więc takie sobie historie. Powiedzcie mi, co myślicie, mnie bardzo interesuje ten mój ostatni genialny wymysł. Idź nie ucz się na swoich błędach, bo to głupota. Od kogo zaczynam? No przecież nie będę was wywoływać znów do odpowiedzi. Dobra, to ja zaczynam. Cześć wszystkim. Słuchajcie, no rzecz jest prosta. Jeżeli nie piekę nigdy ciasta, to biorę książkę kucharską. Wiesz, to może zrobić co innego. Nie wyszło ci jedno ciasto, wyrypałeś to, wydałeś pieniądze, wywaliłeś to do kosza, żona nie zobaczyła, poleciałeś, kupiłeś jajka, mąkę i pieczesz drugi raz, nie wyszło, pieczesz trzeci raz, pieczesz czwarty. Dwie ale rzeczy się wydarzą. Żona ci głowę urwie i zbankrutujesz. Tylko po co, tak? No po co 10 razy robić to samo? Chcę zrobić coś, czego nie robiłem, biorę książkę kucharską, biorę przepis, a tam jest napisane, jak zrobić, a nie jak nie zrobić. Finał. Absolutny finał, tak? Ktoś napisał tutaj, Joanna napisała, w tym szaleństwie jest metoda. Tak, w każdym szaleństwie jest jakaś metoda, ale na dobrą sprawę w każdym geniuszu też jest metoda, więc może bądźmy genialni, a nie szaleni. Piotr Makowiecki. Piotrze, co o tym sądzisz?
Znaczy myślę, że po to jesteśmy ideami, żeby pokazać ludziom właśnie błędy, których mogą nie popełniać. I to jest chyba kluczowe nasze zadanie, żeby właśnie jak najwięcej błędów uniknąć. Oczywiście nie unikną wszystkich, co jest oczywiste, ale jeżeli powiedziemy ich mądrze, to jest duże prawdopodobieństwo, że część błędów po prostu unikną. Mają uniknąć części błędów. Ja kiedyś miałem taką dyskusję z jednym z liderów na temat tego, pozwólmy im porobić troszeczkę błędów. I najpierw myślałem sobie, że w sumie nie ma problemu, niech sobie porobią troszeczkę błędów, ale ja potem statystyki obejrzałem i się okazało, że jak oni robią błędy, to my ich po prostu tracimy. Pojawia mi się w ciągu miesiąca setka nowych ludzi, tak? 15 dnia, następnego dnia miesiąca patrzę, 30 zostało, w ogóle nie ma ich. Niektórzy zamówienia nie odebrali, niektórzy, są takie firmy, gdzie można się zapisać bez złożenia zamówienia, nie złożyli zamówienia. Więc słuchajcie, no musimy to zabezpieczać w jakiś sposób. Ada Kogut z nami jest. Cześć Ada, witamy Cię mocno, pięknie. Nawijaj, co Ci do głowy przychodzi. Cześć Marku, znaczy wiesz co, bardzo Ci dziękuję za ten ostatni Twoje zdanie, żeby się nie uczyć na błędach, tylko na ścieżce do sukcesu. I powiem Ci, że jak patrzę sobie na swoją historię, to faktycznie w momentach, w którym odnosiłam sukcesy, a takich momentów było, to szłam po śladach kogoś, kto już osiągnął sukces i mocno się go trzymałam, słuchałam i nie popełniałam błędów, bo szłam właśnie przepisem na ciasto. Wszędzie tam, gdzie się pojawiały jakieś takie rzeczy związane z ego, a ja już wiem, a być może mam fantastyczny pomysł, na który nikt nie wpadł i ja teraz to zrobię. Kończyło się to błędami. Na szczęście na tych błędach, wydaje mi się, też możemy się uczyć, jeżeli będziemy wyciągać wnioski, nie? Więc to są takie błędy, które bolą, ale jak zobaczymy, do czego prowadzą, to można się z tego podnieść i wyciągnąć faktycznie lekcje. Natomiast mam takie do ciebie, bo uważam, że też lepiej uczyć tych rzeczy, które działają, czyli systemu i duplikacji. Natomiast te błędy, które pozwalam czasami popełniać, tyczą się dwóch rodzajów ludzi, o których ty też pisałeś, wielepów i zośsamości. Czasami jak prowadzę kogoś i widzę, że tam jest po prostu bardzo duże ego albo jakiś opór, to po prostu z premedytacją wypuszczam, nie? No mówię, dobra, nie biorę odpowiedzialności za to, co robisz, do siebie możesz mieć pretensje, nie? I wtedy część z nich faktycznie po małych błędach wraca i mówi, że to oni już teraz będą jakby szli. Ale ty ich asekurujesz troszeczkę, żeby całkiem w nicość nie odeszli, nie? Jasne. Mi do głowy jedna rzecz przyszła, kiedy powiedziałaś o błędach, które bolą. Wiecie, ja byłem lata całe lekarzem w klubie sportowym i to dokładnie byłem lekarzem, który miał gabinet przy sekcji ciężarowej. Więc ja widziałem kontuzji całą kupę. Zawsze jest szansa, że ktoś był powtórzy. Grzegorz napisał, tak, oczywiście, że tak. I posłuchajcie, ale teraz jak na siłownię się chodzi i przychodzą tacy różni młodzi, zacietrzewieni na ćwiczenia i bardzo często jest takie ćwiczenie martwy ciąg. Dziewczyny robią często ten martwy ciąg, bo to dobrze mięśnie pośladkowe rozwija. Czyli unoszenie sztangi z ziemi mniej więcej do poziomu kolan ciut wyżej. I to trzeba robić w pewien techniczny sposób. Jeżeli się to robi inaczej, to jest lipa. Tam jednym ze sposobów robienia tego jest to, że macie zablokowany odcinek lędźwiowy kręgosłupa, robimy coś a la siodełko. Owszem, mięśnie pośladkowe niech ciągną. O, i za to, kto, Jula to robi z ciężarówką. I tak, bardzo dobre ćwiczenie. Natomiast pilnujemy kręgosłupa, że tam się nic nie wydarzyło. I ja wielokrotnie widzę takich młodych, którzy to robią, robiąc taki gigantyczny koci grzbiet i z tego kociego grzbietu to ciągną. Ja już wiem jedną rzecz, że to jest błąd, który za parę lat jakimś kręgozmykiem zaowocuje i ten człowiek lata całe do przodu będzie to popełniał. Po to są trenerzy, żeby kiedy on coś takiego zaczyna robić, żeby go złapać, ale to on musi mieć trenera i chcieć mieć trenera, bo zwykle jeżeli mu się coś mówi z boku, to on nie posłucha w ogóle, bo on jest, on wie wiele, tak? Ale o to dokładnie chodzi w biznesie, to będzie boleć, więc nie róbmy błędów. Rozumiecie, że błędów można narobić. Najprostszy błąd, który robią nasi partnerzy, spam. No przecież tyle spamu rozsyłają, że to się wierzyć nie chce, wycinając jednocześnie większość potencjału, który mają. Tak? Parę innych też rzeczy można zrobić. Czyli o czym my dzisiaj mówiliśmy? Mówiliśmy o jednej rzeczy, że błądzenie jest rzeczą ludzką. Zgadzacie się?
ale zgadzacie się, że jeżeli jest możliwość nie błądzić, no to chyba jest lepiej nie błądzić niż błądzić. To jest kolejna historia. Trzecia rzecz jest taka, czy ktoś nas zmusza do tego, żebyśmy działali prawidłowo albo nie. No nie, nikt nas nie zmusza. Biznes jest absolutnie dobrowolny, jeżeli wybieramy, ale jest jedna rzecz z kolei, że co prawda nikt nas nie zmusza, ale jesteśmy w swego rodzaju zwierciadle, które to odbija, ludzie nas widzą i ludzie będą powielać to. I jeżeli rozumiecie, jest linia rekomendacji, gdzie lider w bardzo prawidłowy sposób pracuje, a na dole ludzie jeden, drugi, trzeci, piąty dziwne rzeczy robią, to ja wam gwarantuję jedną rzecz, nawet jeżeli to rośnie, to za 4-5 lat w ogóle nie będzie tego biznesu, bo ja widziałem grupy, które się rozlatywały naprawdę duże. Nie to, że ktoś się ukradł, one się po prostu rozlatywały, bo potem siedzieli, temu nic nie wyszło, tamtemu nic nie wyszło, tamtemu nic nie wyszło, tego pies ugryzł. Był czas, kiedy my mieliśmy taką historię, nie wiem, Andrzej, czy ją pamiętasz jeszcze, kiedy mówiliśmy na szkoleniach, że jeżeli jesteśmy nieprofesjonalni, to potem komuś biznes pokazujemy, on mówi, nie będę robić tego biznesu. On jest groźny. Dlaczego jest groźny? Moja mama miała koleżankę, która sprzedawała proszki do prania na wsi i pies ją ugryzł. Wiecie, i później takie różne przedziwne rzeczy latają, one się dużo lepiej sprzedają, te wszystkie historie z psami, które gryzą, niż normalna, systematyczna praca, tak jak powinna być, bo ta systematyczna jest jakaś taka nudna. To jest w ogóle nieromantyczne, to jest jakaś lipa, tylko że to absolutnie do niczego nie prowadzi. Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? To jeżeli nie chcecie nic dodać, to mi powiedzcie, o czym chcemy rozmawiać w przyszłym tygodniu, przy czym pewno z Lublina wam się nagram wtedy, bo będę w Lublinie. Ale nie ma żadnego znaczenia. Jaki chcemy mieć temat za tydzień? Ktoś ma jakiś pomysł? Joanna Piasek, ty tematu nigdy nie wymyśliłaś tutaj, przynajmniej ostatnio. Jaki masz temat? Co byś chciała za tydzień? Jakbyś odmutowała się, byłoby wszystko. Dobrze. Czy jesteście zmutowani? No nie jesteście zmutowani chyba, co? Nie, jestem, tylko nie mogłam trafić. Hamowałam na światach i nie mogłam trafić w ten mikrofon. Tworzenie nowych narzędzi. Ja tak mocno czuję. Tworzenie nowych na co? Odkrycia. Narzędzi. Aha, tworzenie nowych narzędzi. Tworzenie nowych narzędzi. Ale wiesz co, Asiu, to nie jest zły temat, ale ja podejrzewam, że my się nie opędzimy tym tematem w ciągu 40 minut, jak zaczniemy dyskutować. Chcecie ten temat? Kto jest za tym, żebyśmy zaczęli mówić o tworzeniu nowych narzędzi? Przepraszam, Piotr napisał przed chwileczką propozycję tematu, wydaje mi się mocno ciekawego. Dobrze, nie widziałem, wchodzę w czat. Zacięcie lideru i jak je przewalić? Fajny temat, co? Mówisz o zacięciu, to na dwa sposoby można zrozumieć. Mówisz o takim zacięciu, kiedy lider po prostu zaciął się i nie kręci się dalej tak jak po maśle? Czy też dokładnie mówisz tak. O tym, kiedy lider nagle się ze złości? Aha. Mówisz nie, o tym, że... kiedy lider się zatrzymał. Tak, zatrzymał się i nie może przebić się piętro wyżej. Mhm. Czyli ni cholery nie może awansować i... Dobra. Czy wy jesteście za tym, żebyśmy porozmawiali, wszyscy jesteście liderami, czy jesteście za tym, żebyśmy rozmawiali na temat tego, co zrobić, kiedy nagle trafiacie na ścianę, a przynajmniej wam się wydaje, że trafiacie na ścianę i nie możecie dalej. Ja tutaj piszę, bo ja inaczej zapomnę. Przypomnimy. No nie, ja muszę wcześniej to mieć, bo ja muszę Annie slajdy pozgłaszać, zatrzymania się lidera. Jasne? Okej, okay. Dobra. Dobrze. Zrobimy to za tydzień. Okej, okay. W takim razie, czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć? Dzień dobry, Elżbieta Walaszek. Witamy Cię pięknie. Dobrze. Słuchajcie, jeżeli możecie, to te kamery troszeczkę uruchamiajcie. To będzie nam dużo przyjemniej, niż kiedy jesteście pochowani. Ja co prawda nie czuję się z tym źle, ale po prostu myślę, że będzie po prostu milej. Czy jeszcze coś chcemy usłyszeć? Jakieś uwagi do tego, co dzisiaj. Ja to jak zwykle złożył i będzie to siedzieć na
będzie to siedzieć na kanale na YouTube, tak, na ekologicznym MLM-ie. Jest jeszcze jedno przypomnienie i powiem Wam tak, jeszcze wracam do tego, co wczoraj zrobiliśmy w Gdyni. To ja to nazywam prolog. To nie było typowe szkolenie. Było to, w jaki sposób nowe osoby mają pozyskiwać osoby do rekrutacji chętnych do przedstawienia prezentacji, a jak dotrzeć do takich ludzi, którzy są zainteresowani. Agato, spróbujemy zrobić z tego następny temat, bo w Polsce to, co w tej chwili Piotr nam powiedział, to jest bardzo ważna historia, bo bardzo dużo osób ze względu na różne sytuacje rynkowe zderza się troszeczkę ze ścianą. Przejdźmy najpierw przed to, do tego pójdziemy sobie dalej, tak? Natomiast z tym prologiem wczorajszym zrobiliśmy 8 tematów bardzo szybko, względnie dobrze je zrobiliśmy, ale można je było zrobić lepiej. Zrobiłem 8 tematów po to, żebyście wiedzieli, żeby ludzie, którzy przyjechali, wiedzieli w ogóle czego powinni się uczyć i czego powinni uczyć grupy, nie 2 czy 3 rzeczy, przy czym bardzo ciekawą historią było to, że w ogóle nie mówiliśmy o rozwoju. Nie dotknęliśmy tematu rozwoju. Absolutnie. Rozwój jest ważny, ale nie jest najważniejszy. On jest bardzo ważny, ale nie dotknęliśmy, ponieważ mamy w tej chwili na rynku jedną bardzo ważną rzecz. Mamy mnóstwo ludzi super rozwiniętych, którzy nie zarabiają kompletnie żadnych pieniędzy. Czyli jest przegięcie w stronę rozwoju, to jest tak wielkie przegięcie, że Eric Worre ostatnio aż live na ten temat nagrywa, mówi, wiem, że się uczycie, ale na miły Bóg, zróbcie coś z tą wiedzą. Więc my mówiliśmy o tych prostych rzeczach, które być może są nudne, ale na pewno powodują wzrost biznesu i oczywiście wiemy, że rozwój jest ważny. Natomiast poruszyłem tyle tematów po to, żebyście wiedzieli i żebyśmy mogli wybrać, które są ważne i żebyśmy już, powtórzę się, od stycznia mogli jechać co 3 miesiące dużym szkoleniem, które odpowiada na potrzeby Waszych organizacji, ale jednocześnie jest systemowe. Bo my musimy system pracy promować, a widzimy jedną historię, że bardzo mało jest szkoleń systemowych, z kolei jest mnóstwo szkoleń motywacyjnych. I to jest troszeczkę też nie to, o co nam chodzi. I chciałem Wam powiedzieć, że 7, jedyne co wiemy, to to, że 7 stycznia będzie kolejne seminarium i jedyne co wiemy, to to, że do dzisiaj do 24 jest promocja biletów, one są po prostu za darmo, bo o, Marku, kupiłam już bilet i zestaw startowy, wysyłam też ludziom. Mam prośbę, rany Julek, uciekło mi to. Gdzie jest to, co Dominika napisała? Czemu mi to ucieka po prostu? Dominiko, napisz mi proszę to na Messengerze, dobra? To Ci odpowiem. W każdym razie podpowiadam Wam jedną rzecz. To tylko dzisiaj do godziny którejś tam kosztuje 2,5 zł plus pamiętajcie, że mamy jeszcze zestaw startowy, który i to tym razem powiem Wam z pewnym nadęciem, ja o tym mówiłem na spotkaniu w Gdyni, gdybyśmy w 92 roku nie mieli zestawu startowego, który był australijski, trzeba było znać język, tak? My go potem tłumaczyliśmy naszym ludziom, to ten rynek by się wyłożył, ponieważ my wszystkich sponsorów mieliśmy za granicą. Nie było. Wszyscy przyjechali skądś i wpadali, wypadali. To był czas bardzo złej prasy o biznesie. To był czas, kiedy nikt w ogóle niczego nie rozumiał. Plus to był czas, kiedy piramidy finansowe się pojawiały, więc w ogóle była gigantyczna nieufność, różne dziwne rzeczy się działy. Mieliśmy zestaw startowy, który Wam pokazywałem wczoraj, który mówił po kolei kroku, jak zrobić listę, jak zapraszać, od czego zaczynać i te wszystkie historie, jakie są zasady systemowe. I ja Wam to zrobiłem i to jest uwspółcześnione. Do tego jest 7 filmów wrzuconych, chyba 40-minutowych minimum. I to jest, i ponieważ mieliśmy seminarium, to siedzi w tej chwili w promocji, więc obejrzyjcie sobie proszę ten link. I to, co podpowiada mi, jeżeli planujecie wziąć udział w tym wszystkim, co Akademia Zdrowego Biznesu zacznie robić, to zabierajcie ludzi, bo to od Was zależy, jak to się będzie rozwijać. Tak, ci ludzie nie robią rzeczy z prawej strony. Są efekty, jakieś tam małe awanse. Ja twierdzę, że rynek polski w tej chwili, nie tylko polski, ale że rynek polski jedzie może na 10, no może maksymalnie na 20% potencjału. Te same grupy mogą 5 razy większe rezultaty mieć, gdyby troszeczkę inaczej dopracowały. Ci sami liderzy, dokładnie ci sami ludzie. To trzeba w jakiś sposób posprzątać i jakoś uporządkować.
Wycofuję słowo posprzątać, uporządkować, zaakcentować inne rzeczy. Więc jeżeli myślicie o tym, żeby 2023 rok był tym, o czym ja myślę, a ja nazwałem rok 2023, wielka gra 2023. Bo to jest naprawdę wielka gra o duże biznesy, o stabilne biznesy, to korzystajcie z tej promocji, nie płacicie potem stówę drożej, bo to jest bez sensu. Jeżeli można kupić coś i tak będziecie chcieli przyjechać, po co macie później drożej płacić, więc korzystajcie z tego linku. Czy jeszcze jakieś pytania macie do mnie? Czy też możemy sobie pożyczyć bardzo dobrego wieczoru w niedzielę? I za czym my będziemy rozmawiać dzisiaj jeszcze? Dobra? Tak, ja właśnie bilety kupuję. No daję ci 20 minut, potem rozmawiamy. Czy jeszcze... Marek, chciałbym, czy mogę coś powiedzieć? Cześć, Ryszardzie. Cześć. Ja mogę, chciałbym cię zaproponować może coś, taki krótki cykl szkolenia, może od samego momentu wprowadzenia nowego człowieka do biznesu, jak zostać, drugie, jak zostać osobą kluczową, trzecie, jak zostać liderem i czwarte, jak kreować liderów wokół siebie. Piszę to. To taki cykl mógłby być chyba ciekawy dla wszystkich, no bo są to bardzo ważne rzeczy. Jeszcze poczekajcie, ucichłem, bo po prostu to piszę, bo ja kiwam głową, zaraz zapomnę. Rysiu, a jak ty byś to widział, powiedz? No, taki, jako, no, cztery można jeszcze do... jako cztery kolejne spotkania? Tak, taki cykl od początku, od nowej osoby, którą wprowadzamy, jak oszlifować tą osobę, czyli żeby została osobą kluczową, później liderem. Nie, jak zostać liderem i czwarta rzecz, jak kreować liderów wokół siebie. To można zrobić na bazie Maxwella, bo Maxwell to wszystko mówi, ale to są, ja myślę, że to są ciekawe takie... Dobrze, to jest bardzo ważne. Dominika nam napisała, że rośnie to wszystko, tak? Rośnie, ale pojawiają się nowi ludzie, a w tym czasie wypadają ludzie. Tu wchodzą, tam wychodzą. To jest bardzo powszechny problem w biznesie. To nie dotyczy tylko jednej osoby. Ale to naturalne też. To jest też naturalny problem, bo oni przychodzą, i Joanna o tym nam opowiadała ostatnio, oni przychodzą mając jakieś wyobrażenie o biznesie, zwykle zbyt optymistyczne. Takie różowe. Potem wchodzą i się orientują, że chyba nie przyszli tam, gdzie chcieli i po prostu miksują się bardzo szybciutko. Czasami my ich namawiamy też, więc to też zależy, czy my im obiecujemy. No, będziemy to robić. Dobra, zróbmy... Marek, jeszcze jedną rzecz może dopowiem jeszcze, sorry. Bo do tej twojej pierwszej slajdu, gdzie zrobiłeś te rzeczy, które powinniśmy robić i te, które koniecznie musimy robić. I po lewej stronie tam miałeś takie rzeczy, które są mniej ważne, po prawej bardziej ważne. I ja zauważyłem taką rzecz, między innymi na sobie to też wytrenowałem, że nawet jak sobie zrobię listę rzeczy, które mam zrobić tego dnia, to mamy taką przypadłość, że wybieramy te łatwiejsze rzeczy. Niekoniecznie te trudniejsze, ale pamiętajmy, że to te trudne rzeczy wyprowadzają nas wyżej, a nie te łatwe. Więc tego trzeba pilnować, że róbmy rzeczy nie te, które wydają nam się najłatwiejsze do zrobienia, tylko te rzeczy, które sprawiają nam nawet trudności. Zdaje się, że tutaj się kłania nam Brian Tracy i zjedz tą żabę. Bo to jest ta historia, tak? Przy czym to się bardzo pięknie nazywa po rosyjsku, skuszają tu jagruszku. Bardzo piękna książka. Tak, tak, będziemy o tym wszystkim mówić, czyli widzicie, my kiedy między sobą rozmawiamy, to my możemy o tych wszystkich takich niuansikach sobie gadać, bo normalnie jak będziemy o tym mówić na dużych szkoleniach, to to jest strasznie dużo, to będzie trwać, natomiast jeżeli my to zrozumiemy, to będziemy tego uczyć naszych ludzi. Okej, wracamy do tego tematu, możemy to zrobić, nie ma żadnego problemu, po tym piątku, bo w ten piątek tematem gorącym w tym momencie jest to, co zrobić z liderami, którzy nagle... I jest jakiś tam problem, okej, będziemy to rozmawiać. Mówimy sobie dobranoc i życzymy sobie spokojnej niedzieli. Słuchajcie, kto ma ochotę jeszcze zajrzeć w bilety, zaglądajcie w ten link. Rewelacyjnej niedzieli. Dziękuję wam za wasze zaufanie i za to, że macie dla mnie czas pomimo niedzieli. Ja naprawdę bardzo się cieszę i zawsze wam mówię, jestem wam wdzięczny i jest to dla mnie zaszczyt, że pozwalacie mi rozmawiać ze sobą.
To jest duże zaufanie. Super. Cieszę się. Nam wszystkim sukcesu. Do miłego zobaczenia za tydzień. Jesteśmy wszyscy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, róbcie relacje, pokazujcie relacje z tego, co mówię. Z waszym własnym komentarzem. Najlepszego. Pa, pa. Cześć. Pa. Dobranoc wszystkim. Dzięki, dobranoc. 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 Marek, to my od razu, tak? No dawaj, 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 dawaj. To poczekaj, to jeżeli wszyscy wyjdą, to tu możemy od razu rozmawiać. Nie, nie możemy, poczekaj, zaraz na tym samym linku, bo ja chcę to nagrać, wiesz? A poczekaj, nie, moment, ja zrobię jedną rzecz więcej. Ja zatrzymam nagrywanie. Po to, co dwa rodzaje biznesu, to jest... Więcej. Gdzie jest zatrzymaj nagrywanie? Nie mogę zatrzymać nagrywania. Czemu nie mogę zatrzymać? Możesz mieć na dole stop recording. Zobacz. Na tych kropkach trzech może być, albo u góry w prawym rogu. Wstrzymaj nagrywanie.